Cześć, tu Michał. Jakiś czas temu oglądałem program Polska z Góry. Pokazywali zamki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Rowerowy szlak Orlich Gniazd był w mojej głowie od dawna, a po tym programie jeszcze bardziej się napaliłem. To był październik. Dzień był krótki, pogoda słaba, ale było okienko. Sobota i niedziela miała być ładna, a ja planowałem noclegi pod namiotem. Zadzwoniłem do Krzyśka, czy by się nie przejechał. Zgodził się. Zapakowaliśmy rowery do samochodu, pojechaliśmy do Częstochowy, stamtąd pociągiem do Krakowa i tu zaczęła się nasza przygoda. Co z tego wyszło? Zobaczcie. Jesteśmy w Krakowie na dworcu głównym, który jest połączony z jakąś galerią. Jesteśmy w Krakowie pod Sukiennicami. Jedziemy jeszcze na Wawel i tu zaczynamy naszą przygodę. Samochód zostawiliśmy w Częstochowie. No i jedziemy szlakiem Orlich Gniazd od Krakowa do Częstochowy. Nie? Tak, zgadza się. Pogoda nas nie rozpieszcza, no ale co zrobić? Jutro będzie lepiej. Jutro ma być lepiej, w sobotę ma być wygar. Także zapieprzamy. No to jesteśmy pod Wawelem, jedziemy nad Wisłę, wzdłuż Wisły i szukamy miejsca na nocleg. Bo nam nic innego nie zostało przy takiej pogodzie. Pada ostro. Chyba. Jeszcze. Mały przepak i grzejemy dalej. Nasz pierwszy nocleg, znaleźliśmy miejscówkę. Od Krakowa było przegibane, bo był taki ruch i takie zabudowania, że nie szło nic znaleźć. Tu jest jakieś takie miejsce, ktoś tam też, widzę, będzie spał. No i pasuje, nie? Dokładnie, bardzo fajne, przyjemne. Z kościółkiem. Gdzie masz kościół, nie mam okularów. Aha! Co? Patrz na tą stronę. No, a ty nie chcesz z widokiem na jeziorko? No i woda wyrante. Rano podeszło. Zaczynasz kropić. Coś czuję. Przy rozbijaniu namiotu oczywiście musiało lać. Zdążyliśmy. Teraz jesteśmy w środku, oczywiście nie pada. Mamy piwko, kabanosy. Jest super. Miała być dzisiaj lampa, nie? Jest. Gdzie? W Afryce. To zaklinacz deszczu normalnie, ja pierdolę. Miało być tak ładnie. Jest jak zawsze, jak ja jadę. No saka. Tylko się trzeba zebrać. Tak ciepło, że nawet jakaś tam, nie wiem, robar spierdala już. Uciekają. Komar. Ugotowany. I się najesz w ogóle z tego kubka? Tak. No mówię ci, że tak, no przecież to nie je. Wieczorami więcej nie. Namiot nie wyschnie, zwijamy mokry, no bo co zrobić? Na szczęście nie pada. Nic nie mów. Miało być ładnie, miała być od rana lampa, a tu dupa. No ale takie są uroki. Wyjechaliśmy i teraz jest pod górkę. I to ostro. Pierwszy przystanek. Niech minął. Kurwa, bardziej nie mógł siąść. To ruiny zamku koło Rudna. 20 km. Jedziemy. Górki dają się we znaki. Jest tak z deka pod górkę. No ale okej. Słuchajcie, chyba zjazd wreszcie, bo cały czas był podjazd. Na razie było cały czas płasko pod górkę. Płasko pod górkę. No ale październik, więc czego się można było spodziewać, nie? W sumie. Chińskie, kurde, rękawiczki. A te łapy też mają małe.
A brałeś na swój rozmiar? Czy brałeś o... Największe. Największe? Największe chyba, no. Dobra, jedziemy. No to jesteśmy... Jak się nazywał? Tenczyn, nie? Tenczyn. Okay. Ruiny zamku w Tenczynie. Jesteśmy przy ruinach zamku w Tenczynie, koło Rudna. Tu się zaczyna szlak Orlich Gniazd. Pogoda jest... Bardzo słoneczna. Beznadziejna, więc drona nie włączam, bo i tak by nie było nic widać, jest mgła. Chwilę odpoczywamy, zrypaliśmy się jak głupki, a przejechaliśmy 20 km. Trasa deszcz i pod górę. Jest masakra. I jedziemy teraz do Ojcowa. Trochę zbijamy właśnie z tej trasy, bo chcemy Ojców zobaczyć. Powinno się udać. Tak. Zamku praktycznie nie widać. Schodzimy z drugiej strony. Ale tak jak mówisz, zdobyć go? No, było to. Bez szans. No. No nic, wybraliśmy trasę górską. Z tymi sakwami się nie da. Kraszewice. Gdzieś to z pomidorów się nam kojarzy. W każdym bądź razie cały czas pada. I szczerze, już przestałem wierzyć, że się poprawi. Mówię, kurwa, fatu. Ten zamek nienagrany, a tam chciałem, bo był ładny, reszta to ruiny. Ale wiecie co, jest szansa. Tam już nawet słońce wychodzi. Pogoda się jednak poprawiła. Nie pada. Nawet słońce wychodzi, coś widać. Wreszcie. Jesteśmy w Ojcowie. Przejechaliśmy koło ruin. Ale ruiny to ruiny, nie ma co oglądać, nie? A my chcemy Pieskową Skałę zobaczyć, ten zamek. I to jest jeszcze 6 km za Ojcową. Na szczęście w tym kierunku co jedziemy. Dokładnie. Mamy jakieś 6 km do Pieskowej Skały. Tam jest ten ładny zameczek, który wybudował Kazimierz Wielki. A Ojców tak naprawdę nazwa pochodzi od tego zdarzenia, że to Kazimierz Wielki dla swojego ojca Łokietka wybudował tą całą miejscowość. Stary zamek. Tak z historii. No i wreszcie jesteśmy. A jest maczuga, a z tyłu jest zamek Pieskowa Skała. Idziemy do zamku Rapsztyn. Pogoda jest mega po prostu. Chmur, malutko, same obłoki. Jedziemy taką pustą drogą. Brakuje nam jakieś 8 km, żeby dotrzeć. Super, nie? Tu się rozbijasz i... no tu jest bajka. Ładnie to wygląda. No i taka droga, to ja rozumiem. Jesteśmy sami, nikt dupy nie truje, samochodów nie ma. Wolność, rower, namiot, jedziesz ile chcesz, rozbijasz się gdzie chcesz i to jest to. Jesteśmy przy zamku Rapsztyn. Zamek jest zamknięty, bo są prace remontowe i się tak ostro zastanawiam, czy by tu można było się rozbić, bo miejsca są świetne. Nie wiem, czy to komuś przeszkadza. Zamku nie niszczymy, nic w ogóle nie niszczymy. Nie wiadomo, czy wolno. Dzisiaj śpimy pod zamkiem, tylko czekamy, aż ludzie przestaną uskuteczniać te swoje migracje wokół zamku, bo po co mają wiedzieć. Wieje, najpierw robimy sobie kolacyjkę, a potem się rozbijamy na polu pod zamkiem. No, nogi dostały dzisiaj po dupie. Nogi po dupie. Dzień trzeci. Chłodno, mokro, ale bym wyjęła dzisiaj lampa, nie? Tak jest. Tak jest. Nie inaczej. Dzisiaj musimy przejechać dużo, żeby jutro było jak najmniej, bo jutro ma padać. Tu gdzie spaliśmy jest normalnie sucha ziemia. Taki mamy kurde czat, tak odgrzewamy ziemię.
Pogoda jest super. Słońce wyszło. Trochę osuszamy namiot. Sorry. Coś tam się nagra z drona. Zamek i w drogę. 80 coś kilometrów jest tam, około 90 do Częstochowy. Z tymi tobołami po tych górkach pewnie nam się nie uda szybciej niż jutro dojechać, ale chcemy dojechać jak najdalej, bo jutro ma padać. Trasą, co wczoraj przyjechaliśmy, następny zamek za 10 km. Ciepło się zrobiło wreszcie. Ja pierdzielę. Trochę pod górkę jest. Ale podjedzie. Zamek w Bydlinie, a tak naprawdę to jego ruiny. Jadą następni rowerzyści. Ile mówisz, miał 20 właścicieli, oczywiście rozpieprzyli go Szwedzi, jak większość tych zamków tutaj na Orlej, na szlaku Orlich Gniazd. No i tyle. Nic ciekawego. Aha, kiedyś to była świątynia. Teraz jest z górki, to pasuje. Ale przed chwilą trzeba było to wyłowić pod górę. Dam wam radę. Jak pojedziecie na Jurę szlakiem Orlich, to nie wiem, czy nie lepiej jest jechać od Częstochowy do Krakowa. Mam wrażenie, że cały czas jedziemy pod górę. A poza tym weźcie mało tobołu, bo z tymi sakwami czteroma i namiotem z tyłu, zwłaszcza, że był mokry, to jest makabra. Ale tak poza tym to bardzo ładnie tutaj jest i fajnie. Szlak jest dobrze oznaczony, więc nawet nawigacji nie potrzebuje. No i tyle. To na pewno jest mega grzybów, bo grzybiarze od diabły. Jedziecie tu od krzyża, tu jest pod górkę troszkę, ale już takiej góry jak tutaj na Złożyńcu nie ma. No i będzie z górki. Wreszcie. Pod zamkiem w Smoleniu. Październik, ale kasa czynna. Jesteśmy przy zamku, w zamku nawet, w ruinach zamku. Pilicz. Pilicz. Nie, Pilcza. Pilcza. Pilcza, nie Pilicz, Pilcza. No. 9 zł za osobę, żeby ruiny pooglądać. No. Ciekawe, ruiny. Jesteśmy w Ogrodzieńcu, ludzi jak na Krupówkach, aż takiego czegoś to się nie spodziewałem. Pogoda się zrobiła ładna, weekend, więc się nie ma czemu dziwić, czego dziwić. Ale tak za dużo ludzi, jak na moje gusta. Coś tam, jak zwykle nagram i jedziemy dalej. Co, dobrze jest? Pytanie, dokąd to idzie, bo rzeczywiście tu idzie. A tam jedzie koleś. Bo jak jedzie, to się da przejechać. To jedziemy. Bo zobacz, tu byśmy jechali prosto i byśmy wyjechali tu na skróty, ale ten jest dalej, nie? To się cofamy. A to nie, to jest ta się kończy. To ta, tu. Aha. No a ta jest, idzie tu w prawo. Dobra, zaryzykujemy, może to jest nowy asfalt, nowa ścieżka. Ścieżka wygląda super, byle się nie skończyła.
nagrany. I tak wygląda kurwa kwestia ścieżek rowerowych w Polsce. Popierdalają czym się tylko da. Dobrze żarłeś, zdechło. Ścieżki mega. Kogórki niezłe. Bardzo skrócona relacja, bo zrobiłem zdjęcia, polatałem dronem i zapomniałem nagrać na GoPro. O, tak ten zameczek wygląda, zresztą zobaczcie sami. Fajne te trasy. Naprawdę super. Nawierzchnia jest gorsza niż na kaszubskim marszrucie, chociaż te odcinki, co teraz przejechaliśmy po asfalcie, to ścieżka była mega. No i tak lecimy teraz na Popolice i na Mirów. Chcemy dzisiaj zdążyć, jutro mają być od rana burze i napadać, więc gdyby tak bardzo dobrze szło, to nawet Częstochowa jest realna. Weź ich tam rozjedź. A, to dobrze. Spoko. A jak miała być największa górka, to jesteśmy na najwyższej. Nie trzeba było zmienić trasy? Zobacz, tam dookoła wszędzie jest niżej. Widzę szare czarne, a przypojechaj tam lewą stroną dołem, to by było niżej. Jesteśmy pod zamkiem w Bobolicach. I tak naprawdę 7 zyla razy 2 to 14. Zapłacić po to, żeby tylko podejść ten kawałek, bo potrzebujemy zrobić sobie fotkę, to naprawdę nie ma sensu. Takie jest nasze wspólne zdanie, nie? Żeby nie było, że Sknera tak wymyślił. Nie, broń Panie Boże. No. Nie no, ale 7 zł, żeby tam podjechać, kurde ile, 20 metrów? Dwa browary, metrów? Człowieku, zastanów się. 20 miało metrów się, za dwa browary? Nie, miało się nie wydać, się wydało, kurde. Spoko. Dobra, uruchamiam drona. Pod zamkiem w Mirowie. To samo co w Bobolicach, czyli 7Z, po to, żeby tylko spojrzeć na zamek, bo czasu nie mamy. Ech, nie chce nam się. Znowu to samo. Uruchamiamy drona, robimy jakieś fotki przez płot i grzejemy dalej, bo czasu mało. Może trochę wiocha, ale my nie chcemy wchodzić do środka, tylko zobaczyć go z zewnątrz. Nie, mówiłem, że w Ostrężnicy, czy tam zamek w Ostrężnicy. Z Mirowa wyjechaliśmy. Chyba, że popieprzyłem, no. Nic nie jedliśmy od śniadania, więc może się rąbać. Ścieżka fajna, przez las. Jedziemy od Mirowa czerwonym szlakiem do Ostrężnicy. Tam jest jakiś zamek. A docelowo jedziemy do Olsztyna. I tu popieprzyłem na pewno. Do Olsztyna. A jak się uda, nawet do Częstochowy. Patrząc na tą pogodę, na jutro, nie zostaje nam chyba nic innego jak grzać do Częstochowy, jakkolwiek się to uda. Zmęczeni jesteśmy, to było dużo. Niezłe. Nie wsparcie. Panie, brałem wszystko co promocji było. Idzie żarcie. Buły są, kola jest. Tylko nie zero? Nie, to nie jest kola, to jest blat. A, to jest dobra, okej. Okay. Myślałem, że jakaś kola, kurwa. Ty, a coś czerwonego jeszcze tylko zrobimy, wiesz. Czego czerwonego? No, zrobimy lampkę z czołówki. To co, jemy? Ty, od rana nic nie jedliśmy. Tak. Od rana 7 dych, bez jedzenia. Ja pierdzielę. Była spuła, była kabanys. Nie ma to jak pomysłowość MacGyvera. Taśmę mam. Krzysiek kupił jakiś makaron za złotówkę, żeby było czerwone. Mam czołówkę. Czołówka ma opcję migania. Uwaga! Gdzie to jest? Kurwa, zakleiliśmy za bardzo. Trochę ją do góry trzeba. Bo za bardzo zakleiliśmy. O. O, dobra jest.
Elegancko. Żeby tylko wytrzymała bateria. Jesteśmy... Wytrzymała, będziemy nową baterię kleić. Częstochowską będzie w lewo. Jedziemy jednak do Częstochowy. Po drodze załapiemy się tylko o Olsztyn. Ready? Dobra. Jesteśmy w Olsztynie. Nie wiem, czy za mną widać, ale jest już zamek oświetlony. Tam jeszcze podjedziemy, zrobimy jakąś fotkę. No, fajna. I spylamy na Częstochowę. To nie widać, jak widać. No, jesteśmy przed samym zamkiem. To jest ostatni w tej wyprawie Olsztyn. Czekaj, zaświeci teraz. Świeci. No, musiało coś. Co się popieprzyło się? 21. Jesteśmy w Częstochowie na parkingu. Wyszło 105 km. Dzisiaj. Łącznie ile wyszło, Krzyk? 200. 12? Zaraz ci powiem. No, około 200 tam coś. Końcówka się jechała super. Mega dobrze. Pogoda... 213,41. O Jezu, 213,41. 410 km. No. 213,410 metrów. To zapasuje. No i to by było na tyle. Nara. Jeśli wam się film podobał, subskrybujcie kanał. Jakikolwiek nowy film umieszczę, będziecie o tym wiedzieć od razu. Cześć.